Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś nokauty, pojedynek za pojedynkiem i zdrada. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam, panie, w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy walkę seniorów o udział w półfinale i kolejne pojedynki na farmie. Poza tym będą gotowanie z kuroniem, gra w kółko i krzyżyk i sprawdzian wiedzy rodziców o swoich dzieciach. Na początek pierwszy z programów The Voice Senior i w tym tygodniu odbyły się nokauty. Uczestnicy wszystkich drużyn walczyli o miejsca w półfinale. Pierwsza z drużyn, drużyna Tomka Szczepanika. Jako pierwszy zaprezentował się Piotr w piosence Save the Last Dance for Me. Następnie Barbara śpiewała piosenkę Mały Książę. Jako trzecia Bożena, która zaprezentowała krakowski spleen. Wojciech, który wykonał utwór Jolka, Jolka, pamiętasz? Później Edward, który zaśpiewał Szalała, Szalała. I Tomasz Szczepanik postanowił, że Edward zajmie miejsce Bożeny. Później pojawiła się Lidia, która zaśpiewała Od nocy do nocy. Niestety Tomasz Szczepanik podziękował jej za dalszy udział w programie. Kolejna z drużyn, drużyna Haliny Frąckowiak. Jako pierwsza wystąpiła Róża, śpiewała Sambę na rozstanie. Później Cezary zaśpiewał utwór Dom bez adresu. Jako trzeci wystąpił Zbigniew, który zaśpiewał Brzydcy. Następnie Andrzej w numerze Walk of Life. Kolejna Regina w piosence Remedium. I Halina Frąckowiak postanowiła, że Regina zajmie miejsce Zbigniewa. Jako ostatni zaprezentował się Remigiusz, zaśpiewał W Wielkim Mieście. I Halina zdecydowała, że Remigiusz zostaje w programie i zajmuje miejsce Andrzeja. Chociaż większa część trenerów była zdania, że program powinien opuścić Cezary. Kolejna z drużyn, drużyna Alicji Węgorzewskiej. Po pierwszy na scenie pojawił się Tadeusz, zaśpiewał piosenkę 20 lat, a może mniej. Następnie Małgorzata zaprezentowała utwór Przetańczyć całą noc. Jako trzeci wystąpił Andrzej, zaśpiewał piosenkę Wielka Miłość. Kolejna Waleria śpiewała piosenkę Panie proszę przyjdź. Później pojawiła się Małgorzata, zaśpiewała Santa Maria de la Mer. Alicja Węgorzewska postanowiła, że Małgorzata zajmie miejsce Andrzeja. Na koniec wystąpił Tadeusz, który wykonał Green Green Grass of Home. Alicja postanowiła, że Tadeusz zostaje w programie i zajmuje miejsce Małgorzaty. Na koniec drużyna Maryli Rodowicz. Jako pierwsza wystąpiła Lucyna, zaśpiewała Beatlemania Story. Jako drugi Piotr wykonał utwór Gdy zapłaczesz. Później pojawił się Roman, który zaśpiewał Parostatek. Kolejny Mariusz zaśpiewał Sen od Dolinie. Później Ewa zaśpiewała W moim magicznym domu. I Maryla Rodowicz uznała, że Ewa zostaje w programie i zajmuje miejsce Mariusza. Jako ostatni na scenie pojawił się Roman, który zaśpiewał Jaki kolor wybrać chcesz. I decyzją Maryli Rodowicz Roman został w programie i zajął miejsce Piotra. Więc za nami już nokauty, no i coraz mniej tych uczestników już zostaje w programie, bo Voice Senior jest dość szybkim programem, że najpierw dość długo trwają te przesłuchania w ciemno, a później to już leci bardzo szybko, że są 3 tygodnie, jest finał, więc pierwszy z tygodni już minął, a za nami już nokauty. I z 6 zawodników z każdej drużyny została 4 teraz, no i oni będą walczyć w półfinale. Nie wszystkie decyzje spodobały się widzom, no bo oczywiście wszyscy wietrzą ustawkę i że niektórzy są tak trochę na siłę przepychani, mimo że te wykonania nie do końca były dobre i rzeczywiście czasami nawet ci trenerzy sami ze sobą się nie zgadzali, że trójka pozostałych mówiła jedno, a ten trener, który miał zdecydować, kto ma zostać w programie albo kto kogo ma zastąpić na tym gorącym
wiszącym krześle, jak to jest mówione tam, no to właśnie wybiera kogoś innego, więc to takie zaskoczenia były i te zaskoczenia co edycję są, więc można się było spodziewać, że i w tej edycji też tak będzie. Kto zwycięży? Trudno powiedzieć, bo ten program jest dość nieprzewidywalny, więc kto dojdzie do tego ostatecznego etapu? Trudno powiedzieć z każdej drużyny, ale rzeczywiście w większości zostały najlepsze głosy z poszczególnych drużyn. Okaże się, kto po półfinałach przejdzie do finału i czy widzowie będą się z tym werdyktem zgadzać. Kolejny z programów, Farma. To trzecia edycja i piąty tydzień zmagań. Nowym farmerem tygodnia został Marcin. Zgodnie z ustaleniami farmerów, którzy mieli amulety. Jednak zanim nastąpiło oficjalne ogłoszenie farmera tygodnia, Renia postanowiła zablefować i mówiła wszystkim, że jej amulet ma wyjątkową moc i że nie powinni jej nominować i że jedną stopą już jest w finale, co oczywiście nie było prawdą. Gdy na farmę przybyły prowadzące, od razu wyczuły gęstą atmosferę między Renatą i Amandą. Prowadzące próbowały załagodzić sytuację, jednak do pojednania nie doszło. W końcu tajemnica została ujawniona, że to Marcin jest nowym farmerem tygodnia. Prowadzące ujawniły również, że Renia, odkładając amulet na pieniek, straciła tarczę ochronną, co wywołało radość, w szczególności u Amandy. Później na farmie pojawił się Szymon, który zaczął od wskazywania błędów. Pierwszym z nich było jedzenie paszy przez Seweryna. Następnie Szymon zaprosił poprzednią farmerkę tygodnia, czyli Amandę, oraz obecnego farmera tygodnia, czyli Marcina, na obchód po gospodarstwie, podczas którego wytknął im, że u zwierząt jest nieposprzątane. Uwagi dotyczyły także bałaganu w narzędziowni i pustego paśnika. Marcin i Amanda zebrali wszystkich, by przekazać uwagi Szymona i ustalić plan działania. Rozpoczęło się sprawdzanie, kto zawinił, ale też sprzątanie wytkniętych błędów. Szymon również przyniósł cebulę, o którą ostatnio kłóciły się farmerki Marta i Renia. I okazało się, że cebula może nawet wrogów połączyć, bo Renia ugotowała z tych cebul zupę. Po kolacji próbowano zakopać topór wojenny między Renią i Amandą. Renia przeprosiła Amandę, jednak ta druga nie chciała jej przeprosić, więc wydaje się, że konflikt nadal trwa. Marcin otrzymał instrukcję, żeby zaprosić na rozmowę każdego z farmerów i dowiedzieć się, kto z kim trzyma, kto jest czyim wrogiem, a kto przyjacielem. W liście dostał konkretne pytania do tego zadania. Kolejnego dnia na farmę przybyły prowadzące i odbyła się niespodziewana rada farmy, która dotyczyła złamania zasad. Seweryn, Mateusz i Maciej zjedli śmietanę, która była przeznaczona dla farmerki tygodnia i w związku z tym prowadzące oznajmiły im, że są nominowani do pojedynku. A pojedynek to konkurencja znana z drugiej edycji farmy. Uczestnik, który wytrzyma jak najdłużej wisząc na drabinie, zapewnia sobie bezpieczeństwo, natomiast pozostała dwójka trafia pod głosowanie. Pierwszy drążek puścił Mateusz, jako drugi Seweryn, a największą wytrzymałością opisał się Maciek. Szymon zgodnie z zapowiedziami przyszedł skontrolować porządki prowadzone przez farmerów w gospodarstwie. Był zadowolony z prac i powiedział, że tak powinna właśnie wyglądać farma. Przekazał worek z nagrodą, na którą składały się dwa bochenki chleba i smalec. Szymon opowiedział również o zadaniu tygodnia, na które składały się wykopki ziemniaków, zbiór czereśni oraz truskawek. Marcin musiał podzielić uczestników na trzy drużyny. A uczestnicy, którzy akurat w danym dniu nie pracowali, mieli się zająć renowacją pługa. Na wszystkie czynności farmerzy łącznie mieli 4 godziny. Realizacja rozpoczęła się od wykopków, na które Marcin zabrał Seweryna, Mateusza i Tobiasza. Zbiór czereśni przypadł Amandzie, Margaret i Maćkowi, truskawek Angelice, Eni, Renacie i Marcie. Prowadzące ponownie przybyły na farmę i pełniący rolę farmera tygodnia Marcin miał wskazać na podstawie odpowiedzi uczestników dwie najmniej pracowite osoby. Wymienił Eni i Amandę. Choć wybór tej drugiej był raczej spowodowany chęcią zemsty. Kolejnego dnia przyszedł czas na pojedynek Amandy z Eni, który polegał na strzelaniu burakami z procy do koszy pod zbitymi z desek
tablicami. W początku prowadziła Amanda, ale później postanowiła celowo przegrać, żeby wysłać chłopaków do domu. Dzięki wynikowi 11-7 Annie zapewniła sobie bezpieczeństwo. Kolejnego dnia Szymon przybył ocenić pracę farmerów. W pełni był zadowolony jedynie ze zbioru truskawek. Znalazł kilka nadsutych czereśni oraz ziemniaków, przez co nie mógł zaliczyć zadania tygodnia. Wszystko poza ziemniakami dla kur musiało zostać zwrócone. Oddzielnym zadaniem było odrestaurowanie pługa. Szymon pochwalił odrestaurowanie i tutaj już mógł nagrodzić uczestników. W ręce trafiła skrzynia z produktami do spiżarni. Później przybyły prowadzące, które powiedziały Marcinowi, że ma do podjęcia dwie decyzje. Miał nominować kolejną osobę do pojedynku, którą została Margaret, a także wyznaczyć nowego farmera tygodnia i ten tytuł otrzymała Renata. Margaret jako osoba nominowana do pojedynku mogła sobie wybrać przeciwnika, ale ten wybór miała ogłosić dopiero kolejnego dnia. Wybór miała ograniczony, bo do wyboru zostali Angelika, Marta oraz Tobiasz. Liczący na objęcie esterów na farmie Tobiasz był zawiedziony decyzją Marcina i powiedział wprost, że Marcin go zdradził. I dodał jeszcze, że ma nadzieję, że kiedyś tego pożałuje. Kolejnego dnia Tobiasz nadal nie mógł pogodzić się z zachowaniem Marcina, który zdecydował się powierzyć tytuł farmera tygodnia Renacie, a nie jemu. Marcinowi w końcu udało się wyciągnąć na rozmowę Tobiasza na osobności i pomimo starań nie był w stanie przekonać go, że postąpił właściwie i że nadal mogą tworzyć wspólnie plany. Kwestia relacji między Tobiaszem a Marcinem była również jednym z tematów podczas spotkania z prowadzącymi. Tobiasz twierdził, że więzy zostały przerwane. Marcin dodał, że jego zdaniem jest to uczciwe, że miał dług wobec Renaty, który postanowił spłacić. Później Margaret ogłosiła, kogo nominuje do pojedynku. Wybór padł na Tobiasza, który dotąd nie brał udziału w pojedynku. Jak powiedziała Margaret, farmer bez pojedynku to nie farmer. Pojedynek składał się z 4 etapów. Najpierw uczestnicy musieli wyłowić ze stawu słoiki, nimi musieli napełnić menzurkę wodą, tak aby klucz z niej wypłynął. Klucz służył do otwarcia skrzyni, w której znajdowały się czereśnie. W ostatniej części z czereśni trzeba było wydłubać pestki i wypełnić nimi słoik po brzegi. Rywalizację Tobiasz rozpoczął z impetem, jednak w ostatnim etapie lepiej poradziła sobie Margaret. I to ona zwyciężyła w tym pojedynku, a Tobiasz trafił pod głosowanie. Kiedy przyszła pora na głosowanie farmerów, po głosowaniu prowadzące przyniosły urnę i zdecydowały się przeliczyć głosy w obecności farmerów. Przed odsłonięciem ostatniej z kartek po 2 głosy mieli Amanda, Tobiasz i Mateusz. Jeżeli ostatni głos zostanie oddany na Seweryna, wtedy 3 osoby naraz odpadną z farmy. Tak by w skrócie wyglądał 5. tydzień na farmie. No, z każdym tygodniem dzieje się tam coraz więcej i pojedynek za pojedynkiem właściwie i takie niespodziewane i takie bardziej zaplanowane, no bo ten jeden z pojedynków to był właściwie o nic, o jakąś tam kroplę starej śmietany, no ale takie są zasady tego programu. Zapowiadanie czy za jakieś łamanie zasad były w poprzednich sezonach też takie ekstra pojedynki, więc ten pojedynek nie powinien dziwić. Zresztą producenci widać próbują zrobić tak, żeby przerzedzić tych uczestników, bo ich nadal jest za dużo, a zostały tylko 3 tygodnie na tej farmie, więc próbuje się wykosić jak najwięcej tych uczestników, choć teraz wydaje się, że chyba odpadnie jedna osoba, no a może od razu odpadną 3, no bo pierwszy raz w tym sezonie nie poznaliśmy decyzji farmerów w piątek, tylko tak wzorem jak to było chyba w pierwszym sezonie, że decyzja, kto odpada, była ogłaszana dopiero w tym poniedziałkowym odcinku, żeby widzowie sobie trochę poczekali. Choć to jest takie czekanie pół na pół, bo następny odcinek można obejrzeć w Sandbox Go, więc niektórzy już wiedzą, kto odpadł z tego programu, a kto ogląda w telewizji, no to poczeka sobie do następnego poniedziałku. No ale widać, że walka nadal trwa. Każdy spiskuje z każdym, już nie wiadomo, kto na kogo zagłosuje, bo wszyscy tak szybko
szybko zmieniają zdanie, że trudno powiedzieć i nagle jeden uczestnik, który był lubiany, nagle nie jest lubiany przez wszystkich. Jeden na drugiego się obraża za taką albo za taką decyzję, bo Marcin wybrał na farmerkę tygodnia Renatę zamiast Tobiasza, co jemu się dodawało, że to będzie taki pewniak, że na 100% to będzie on. Jednak w tym poprzednim tygodniu Seweryn, Renata i Marcin mieli te amulety i pewnie dogadali się tak, że teraz będzie farmerem tygodnia Marcin, a później, że prawdopodobnie będzie Renata, więc dogadali się wcześniej. Skoro miał taki wybór, no tak zdecydował się zrobić. A w opinii Tobiasza było to takie, że to było nieuczciwe, no i nagle jest zdrada na farmie, jest kolejna drama, jest kolejna walka. Tam praktycznie już każdy z każdym walczy. Ja już naprawdę, oglądając te odcinki, nie wiem, kto z kim trzyma, bo już trudno powiedzieć, bo te wszystkie sojusze zaczynają się rozsypywać, więc kto odpadnie z tego programu, to jest taka czysta loteria. Nie wiadomo, czy Mateusz, czy Amanda, czy Tobiasz, bo najpierw wszyscy byli za tym, żeby odpadła Amanda. Teraz większość przerzuciła się na to, żeby im jednak odpaść Tobiasz. Ten Mateusz też przez niektórych nie był lubiany, więc też pewnie na niego zagłosowali, więc ten remis wcale mnie nie zdziwił. I rzeczywiście ten ostatni głos pewnie będzie decydujący, bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał głosować na Seweryna, choć i takie plany były. To by było chyba pierwszy raz w historii farmy, żeby trzy osoby z tego programu odpadły. Zresztą też potrójny remis to też chyba po raz pierwszy, wcześniej czegoś takiego nie było. No ale widać, że ta wojna, która się rozpętała w poprzednim tygodniu, nadal trwa i wcale nie osłabła, więc można się liczyć z tym, że do końca tego programu będzie zacięta walka. No ale mówiono przed startem tej edycji, że to jest taka najbardziej hardkorowa edycja z tych wszystkich. No i rzeczywiście chyba tak jest, no bo zwierzęta zeszły już na daleki, daleki plan. Jest tylko ta walka, jest tylko to knucie, jest obrażanie się, jedna na drugą się obraża, jeden na drugiego się obraża. Tobie nie wolno przy mnie siedzieć, tobie nie wolno do mnie podejść, ty mnie zdradziłeś i tak dalej. W tych odcinkach się tyle dzieje, że to jest chyba nawet lepsze niż jakaś telenowela czy jakiś paradokument, że naprawdę dzieje się wiele. No ale widzowie zgodnie piszą w różnych komentarzach, że to już nie jest program o gospodarstwie, to już nie jest program o zwierzętach, tylko to jest taki tani paradokument, w którym każdy z każdym knuje. No i oczywiście podejrzewają też różne ustawki, że te wszystkie konflikty są na potrzeby wzrostu oglądalności tego programu, żeby się lepiej oglądał, żeby widzowie chętniej włączali ten program, no ale niektórzy po tych paru odcinkach zrezygnowali z oglądania tego programu, no bo to się trochę mija z tym celem, który był na początku. Spokojna była tylko edycja pierwsza, która rzeczywiście skupiała się na zwierzętach i na pracy w gospodarstwie, a tutaj te konkurencje gdzieś tam są, spychane są na drugi plan i nawet przy montażu tych odcinków one są pokazywane przez krótką chwilę, a zamiast tego więcej pokazywanych jest tych knuć, tej wojny, tych intryg, obrażania się na siebie i całego tego spiskowania. I pewnie w kolejnych tygodniach będzie podobnie, aż do samego finału. To by były programy z tego tygodnia, teraz czas na pozapominajki. Pierwszy z programów to Gotuj z Kuroniem. To program kulinarny, emitowany od 12 października 1997 roku do 25 czerwca 2000 roku na antenie TVN. Program prowadził Maciej Kuroń. W programie Maciej Kuroń opowiadał o jedzeniu z wielką pasją, prezentując doskonałe przepisy na dania klasyczne, proste i wykwintne. Dla urozmaicenia gospodarz programu serwował również niezliczone historie i anegdoty. Kolejny z programów to Dziewięciu Wspaniałych. To teleturniej emitowany od 6 września 1997 roku do 20 lutego 1999 roku na antenie telewizji Polsat. Początkowo prowadzącym był Wojciech Malajkat, a później zastąpił go Robert Rozmus. W programie uczestniczyło dwóch graczy i dziewięciu gości, którymi były znane osobistości. Zawodnicy grali specyficzną wersję gry w kółko i krzyżyk. Każdy z gości przyporządkowany był do jednego z dziewięciu pól na planszy do gry w kółko i krzyżyk. Zawodnik wybierał pole, a znajdującemu się w nim gościowi prowadzący zadawał pytanie. Po usłyszeniu odpowiedzi gracz musiał zdecydować, odpowiedź, którą usłyszał, to prawda czy fałsz. Jeśli ocenił poprawnie, pole było zaznaczane jego symbolem, czyli albo kółkiem, albo krzyżykiem. Jeśli ocenił błędnie, pole było oznaczane symbolem przeciwnika. Runda kończyła się w momencie, gdy utworzono linię
pionową, poziomą lub skośną. Aby zwyciężyć w rundzie, można było także oznaczyć swoim symbolem jak największą ilość pól. Za każdą poprawną ocenę odpowiedzi uczestnik zdobywał w zależności od rundy 10, 20 lub 40 punktów. Za zwycięstwo w rundzie 20, 40 lub 85 punktów. Ten, kto w trzech rundach zgromadził więcej punktów, wchodził do finału odcinka i wygrywał nagrody. W finale losował dwa pola, wylosowane numery tworzyły liczbę, która później miała znaczenie przy wyłanianiu uczestników, którzy brali udział w finale finałów, gdzie nagrodą był samochód. Jednak, aby znaleźć się na liście, nie wystarczyło odpowiednio wylosować liczby, ale też trzeba było poprawnie ocenić, prawda czy fałsz, odpowiedź wylosowanego gościa. Program powstawał na licencji amerykańskiego formatu The Hollywood Squares, który swoją premierę miał w 1966 roku. Koniec jeszcze jeden program, Wielka Draka o Dzieciaka. To teleturniej emitowany od 18 września do 4 grudnia 2010 roku na antenie TVP2, prowadzony przez Wojciecha Jagielskiego. Program był podzielony na kilka rund, w których rodzice musieli rozpoznać lub przewidzieć zachowanie swojego dziecka. Rywalizowały ze sobą trzy pary opiekunów. Wygrania było kilkanaście tysięcy złotych, albo stypendium, jeżeli w finale wygrali rodzice, albo pieniądze były przeznaczone na spełnianie zachcianek dzieci, jeśli w finale rodzice przegrali. Program powstawał w oparciu o brytyjski format That's My Kid. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!